Dzisiaj piątek 13, dzień, któremu przesądni przypisują wyjątkowo pechową moc. Strach przed tym dniem doczekał się nawet swojej nazwy. To paraskevide catriafobia. Czy poza wymówieniem tej nazwy rzeczywiście jest się czego bać? Sprawdzał Michał Banasiak. 710 lat temu, w piątek 13 października 1307 roku, król Francji Filip IV Piękny aresztował rycerzy zakonu templariuszy, oskarżając ich o herezję. Króla Francji poparł papież Klemens V. Zakon ten zostaje zniszczony. Jego przywódcy, w tym wielki mistrz Jacques de Moulin, giną w męczarniach, giną na stosie. Ale zanim zginął wielki mistrz z zakonu templariuszy, on miał przekląć zarówno papieża Klemensa V, jak i króla Filipa IV. Piątek 13 ma również kiepskie notowania w Biblii. Po pierwsze, piątek to jest dzień ukrzyżowania Jezusa, więc siłą rzeczy zły dzień w religii chrześcijańskiej. Po drugie, to również było w pewien sposób połączone z liczbą 13 apostoła, bo 13 apostoł Maciej to jest ten, który przychodzi po tym słynnym, osławionym Judaszu Iskariocie. Chociaż przesąd ma długą historię, łodzianie w niego nie wierzą. Dzień jak każdy. Mam akurat numer w dzienniku 13 i jako to mi nie przeszkadza w niczym. Jestem urodzony 13 września. Chodziłem do szkoły numer 13. Mieszkam 13 klatka, mieszkania 13, także bardzo szczęśliwa liczba. Zabobonowi zaprzecza też urodzona właśnie w piątek 13 Marcelina Jerzewska. Mój tata urodził się również 13, moja siostra urodziła się 31, czyli w odwrotność 13. Moi rodzice brali ślub 13 i moja najlepsza przyjaciółka Agnieszka Pazurek, którą chciałabym serdecznie pozdrowić, urodziła się również 13. Myślę, że to tylko w naszych głowach, że 13 w piątek to pechowy dzień. W piątek 13 urodziło się też kilka znanych postaci Hollywood. Laureat Oscara aktor Christopher Plummer, bliźniaczki Mary-Kate i Ashley Olsen oraz Alfred Hitchcock. Ich kariery są dowodem na to, że fortuna i szczęście nie opuszczają tych urodzonych pod rzekomo pechową gwiazdą. Najbardziej przesądni mają teraz pół roku spokoju. Następny piątek 13 dopiero w kwietniu.